gumowce na obcasie. Gumowce na obcasie. No. Gumowce na obcasie. Gumowce na obcasie, który zaczyna? A może tak, niech będzie. Odsiłujcie się sparing, nie? 3, 4. Jo, jo. Dobra, panowie, weźcie, kurwa, się rozgrzajcie trochę. Jo, 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 jo. Byłem na rybach, ziomek, tak to kupię. Ja tam miałem gumowce, a jakaś panna ładowała ci obcasy w dupę, ty. Ty, kurwa, ty jebany pedale, mówiłeś tak, tak, ładuj mi to doskonale, ty. O, a, co jest, kurwa, z tobą grane? Kiedy spadłem na te bity, mam tu, kurwa, wyjebane, jak jest, kurwa. Dobra, ty, w to i to jebłeś kreskę, tak się naćpałeś, że z domu przywiozłeś was tą deskę, ty. Ej, ale, kurwa, byłeś jak panna, ty przywiozłeś was tą deskę, sorry, to była twoja panna, ty. Ale to, kurwa, to jadę tu dalej. Upadam na te bity i mam, kurwa, wyjebane. No, kurwa, stary, tak jestem od niedzieli. Dupę wysłałeś do roboty, to wzięli ją do Ikei, ty. Kiełbasa, za taką dawkę nienawiści musisz się wypiąć, a cię kopnę w dupę. Zasługujesz na karę. Tutaj jest jeden hip-hop i jedna miłość, kurwa. Tak, spierdalaj. Trach. Tak nie można. Każdy z was niech ręce w górę wyśle. Ładnie, kurwa. Jebać, kurwy, zawisnę, ale tu jest spokój. Już odchodzi, ziomek. Czuję, kurwa, spokój. Chillam, kiedy tutaj nawijam. Słyszysz ten hit, tu, kurwa, właśnie w niego wbijam. Halo, halo, co tu się, kurwa, stało? Gdzie jest temat? Jak mam napierdalać śmiało? Nie wiem nawet jaki temat, ale chuj z tym, wiesz, o co chodzi, ziomek, siwy w środku nie jest próżny. Co się stało tutaj, kurwa, halo? Było was, kurwa, tyle, było was, kurwa, mało teraz. Się zebrało, zebrało w chuj ludzi. Po to, żebym mógł spokój zakłócić. Robię terror zawsze na majkach. O co chodzi, robię za ulicznego grajka. Drugie wejście teraz bez tematu. DJ, drop the shit. Yo, 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 yo. Ej, gdzie jest temat, ziomek? Jadę na czarno. Jedyny typek na kępie, co nie potrafi żadnego tematu ogarnąć, ty. Ej, kurwa, no tak tu mam mordę. No, kurwa, też bym ci nie dał, jakbym zobaczył twoją mordę, ty. I, kurwa, tak tu właśnie, ziomek, tak to robię. No daj ten bilet, pokaż ten bilet na twarzowe, ty. Ej, kurwa, ziomek, jadę tu V. Ty miałeś twarzowe, chciałeś być, kurwa, VIP. Chciałeś być VIP i jadę z aktem szczęśliwym. Czy śpiesz VIP? Cieś się, że daję ci, kurwa, te piwo, ty. Ja bym nikomu piwa nie wypomniał. Halo, halo, co się, kurwa, stało? Piwo mi ktoś, kurwa, wypomniało. Nie wiem, kto to, bo to chyba oto, kurwa, jakiś pajac. Wjeżdżam ciebie po to. Jak wy, kurwy, kurwa, w płocie, tak będziemy zapierdalać, zapierdalam, kurwa, w pociesz. Pociesz mam na ryju, kiedy to robię. Nawet bez tematu, kurwa, ogarnę sobie. Po pierwsze twarz spróź na siebie sam. Nie ogarniam tematu, bo go mam. Ty musisz go ogarniać, ja mam przy sobie. Wiesz, o co chodzi, nie chcesz ze mną walczyć, słowem nie chcesz. Bo mam miecz, kurwa, wielki. Uwierz mi, ziomeczku, nie przeszkodzą mi nawet majka usterki. Tak jak, kurwa, w tamtym roku, kiedy przegrałem z kabanem, wszyscy byli w szoku. No dobra. Pamiętam to jakieś, nie. Musimy wyjaśnić, który był lepszy, bo dwa wejścia były, nie? No, jak wol, jeszcze jedno. Najpierw jedno na temat, jedno bez tematu, jak regulamin przewiduje. Wszystko jest w wersjach ludu, vox populi tak zwane. Także zaproszę serdecznie do głosowania. Pomoże kolega prowadzący Matej, pozdrawiamy serdecznie. Czy uważacie, że w tym oto starciu lepszy był Kiełbasa? Może siwszy. Więc jeszcze raz, czy lepszym w tej bitwie okazał się Kiełbasa? A może zwycięski z tej potyczki wylos siwszy? Czy może w tej walce wygrał Krycha? No ja osobiście bym nie powiedział. Z drugiej strony, sugerując się pewnym doświadczeniem, zasugerowałbym szybka dogrywka bez bitu na cztery. A może jeszcze raz spytajmy, tylko się teraz skoncentrujcie na jednej osobie. Kiełbasa?
siwszy. Mi się wydaje, że siwszy. Też mi się tak wydawał w perspektywie paru decybeli. W takim razie siwszy przechodzi dalej, a my zapraszamy. Trochę tutaj zamieszamy, żeby nie było...